do 26 maja, czyli do wyborów do Europarlamentu, coraz bliżej, kampania coraz gorętsza. I o niej między innymi będę rozmawiała właśnie z moim kolejnym gościem, ale o przygotowaniu. Jak to wygląda od kuchni? Grzegorz Kosiński, prezes Audience Network, jest moim gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry. Przygotowanie kampanii wyborczych chyba zmieniło się od tych lat sprzed 20-30. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej. Wszystko przenosi się, może nie wszystko, ale jednak bardzo duży procent przenosi się do internetu i do tych nowoczesnych sposobów. Więc zapytajmy, jakich sztuczek używają dzisiaj kandydaci między innymi. Wszystko się przenosi do internetu dzięki erze big data i danych. Tak? No, w tej chwili już każdy kandydat właściwie dysponuje swoim kanałem social mediowym, mówimy to o Facebooku, o Twitterze, no ale też... Mimo, że się nawet jeszcze niektórzy bronią, ale nawet im każą partię, prawda? Dokładnie tak. No, posiadamy też szereg informacji na temat tego, kim są nasi wyborcy. Możemy bardzo precyzyjnie się dowiedzieć na temat tego, jakie mają preferencje wyborcze, ale też czym się interesują, co lubią, co ich angażuje, co nie. Dzięki kampaniom internetowym bardzo łatwo też jest przetestować precyzyjnie przekaz, tak? Co się będzie podobać, co się nie będzie podobać, tak? Co będzie angażować użytkowników, a co wręcz przeciwnie, będzie ich denerwować. No dobrze, to teraz tak od kuchni. Przychodzi kandydat, który bierze udział w tym wyścigu do Europarlamentu. Jakie jest pierwsze zadanie, pierwsze spotkanie wasze? O co wy pytacie, o co on pyta i co wprowadza się jako pierwsze? Przede wszystkim potrzebujemy troszeczkę danych na temat informacji. Ja tutaj może przerwę, że jeśli oglądają nas kandydaci, to mogą się właśnie dzisiaj przysłuchać tej rozmowie, dlatego że się na pewno przyda. Każdy kandydat ma dostęp do danych na temat poprzednich głosowań, tak? Na temat kodów pocztowych, na temat wieku, płci. Chociażby już taka prosta demografia bardzo dużo daje w kontekście informacji na temat okręgu wyborczego, kim są jego potencjalni ich rywale, ale też i wyborcy, tak? O kim można zabiegać. Mamy też dane z social mediów, ale my posiadamy też dane z wielu różnych źródeł i na tej podstawie możemy stworzyć profile użytkowników potencjalnego kandydata, którzy byliby jego zainteresowani i też jego kontrkandydatów, żeby ewentualnie nie mówić takich informacji, które by pomagały innym kandydatom, jego przeciwnikom. To kolejne pytanie, co się sprzedaje w takim razie? Tak, no, brzydko mówiąc, potocznie mówiąc, ale co się sprzedaje w internecie i jaki wizerunek tego kandydata, tej osoby jest dzisiaj pożądany, żeby przykuć naszą uwagę i żeby zbudować to zaufanie, bo to właśnie chyba o to chodzi. To jest jednak psychologia też, która działa. Psychologia jest bardzo tutaj ważna, powiedziałbym nawet kluczowa. I właśnie w kontekście budowania zaufania trzeba się na pewno odnosić do tego, co lubią jego potencjalni użytkownicy, mówimy, no ale wyborcy, tak? Czyli jeżeli mamy ludzi, którzy mają, są zainteresowani parentingiem, czy są rodzicami, czy są, mają określone preferencje, jeśli chodzi o aktualny stan wydarzeń politycznych czy światowych, no to wtedy też można dostosowywać i ten przekaz reklamowy, i targetować odpowiednio kampanię. A może pan zdradzić, kto dzisiaj współpracuje na przykład z pana firmą? Znaczy, mogę udzielić informacji na temat w ogóle, jakie są aktualnie online, czyli w live kampanie jakich komitetów wyborczych. No, nie powiem, że wszystkich. Są też narzędzia, chociażby... Ale to chwila, to przecież skoro tu są wszystkie komitety wyborcze i pan skupia to wszystko w tym jednym, to pan nie, też... Nie mówię, że w mojej firmie. Ale możecie jednak przekazywać informacje albo być tego podpowiedzią, co ma konkurent... Znaczy, te informacje są ogólnie dostępne. To na przykład platforma Google udostępnia informacje w ogóle na temat wszystkich komitetów wyborczych, ile wydają pieniędzy w Google, jaki przekaz reklamowy, jakie kreacje, jaki zasięg generują i można to bardzo precyzyjnie sprawdzić. To są rzeczy ogólnodostępne, to nie są jakby rzeczy, których my tylko mamy informacje. Natomiast jeszcze w kontekście chociażby tych jakich wyborów, no my braliśmy udział w wyborach samorządowych, w poprzednich wyborach, no i w tych też mamy
swój skromny udział. Ale czy pan też zauważył takie zjawisko, że te kampanie w Polsce, że one nabierają takiego trochę amerykańskiego tempa? Zdecydowanie. I też w internecie. Kampania w 2015 roku, chociażby prezydencka, jedna z najlepszych kampanii według analityków, według polityków, politologów, którzy oceniali, że to była kampania, która została bardzo dobrze prowadzona, ale Andrzej Duda przeprowadzał swoją kampanię też w internecie na szeroką skalę. Dokładnie, bo chociażby te dane, które napływają z kampanii internetowej, też pomagają kierować przekazem, my to mówimy, offline'owym, czyli chociażby gdzie ustawić billboardy, w jakich programach telewizyjnych, przed jakimi blokami, w jakich blokach reklamowych umieścić reklamę, co pokazać w tej reklamie. To jest też najbardziej kluczowe, bo w internecie możemy to łatwo, szybko przetestować i wyłączyć ewentualnie na małym budżecie, no ale spotu reklamy w telewizji już nie zatrzymamy, prawda? I to pomaga też budować jakby cały kształt kampanii. No dobrze, a jeśli mamy teraz jakby takich też polityków, kandydatów, którzy co dopiero się obudzili, da się coś jeszcze zrobić czy nie? Internet jest na tyle elastyczny, tak jak powiedziałem, że łatwo zmienić, łatwo wprowadzić, więc właściwie wyprodukowanie kampanii w internecie można właściwie w ciągu 3 dni ją wyprodukować i umieścić w emisji. To pytanie, jakie to są pieniądze i kto za to płaci? Tego niestety, kto de facto jest płatnikiem, no, w przypadku naszych jest dana partia polityczna, tak? Ale odpowiadając na pytanie... Albo czy są to duże pieniądze, może tak? Powiem tak, no, z tych danych, które my patrzyliśmy, też oglądaliśmy w tym środowisku Google, gdzie są dostępne te informacje i też widzimy, jakim natężeniem są te kampanie na Facebooku, bo to też można widzieć i ocenić mniej więcej. A Facebook to jest największa siła takich Facebook kampanii? I Google jest największą siłą w tym momencie, jeśli chodzi o Polskę, tak? Jeśli chodzi o Polskę, no to Google i Facebook jest największą siłą. No na zachodzie są to setki tysięcy euro, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to są kilka tysięcy euro. I pan tutaj wywołał też moje kolejne pytanie. Czego jeszcze dzisiaj tym polskim politykom brakuje w porównaniu do tych polityków zachodnich albo nawet i amerykańskich? Czego brakuje tym politykom, żeby dorównać poziomem? My jesteśmy mniej więcej teraz w momencie takim, gdzie Ameryka była gdzieś w okolicach 15-16 roku, tam gdzie była te wybory Trump, Hillary Clinton chociażby, tak? Oni już... 3 lata jesteśmy. Ale to tak, jesteśmy też 3 lata ze wszystkimi rzeczami. Ja akurat mam tą możliwość reprezentować taką firmę, gdzie to widzimy międzynarodowo, globalnie wręcz. A więc no tak jest z tymi technologiami, że to na mniej więcej 3 lata. Chociaż tak to jest lepiej, bo jeszcze kilka lat temu to było 5-6 lat. Natomiast wracając do tych rzeczy na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych, już Facebook i Twitter czy te social media, one są takim must have'em. Natomiast tam się dobudowuje ten zasięg na portalach, w szeroko wideo. Ostatnie pytanie. Czy jest pan w stanie wskazać na podstawie ostatnich chociażby kampanii, który polityk dzisiaj sobie najlepiej radzi właśnie z takimi nowoczesnymi metodami? No myślę, że dwie kluczowe partie sobie najlepiej radzą. I wszystko jasne. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kosiński, prezes Audience Network, był moim i państwa gościem, a już za chwilę Miłosz Manasterski, agencja informacyjna. Do zobaczenia.